Kuchnia była pełna płaczu. Krystyna siedziała przy stole w kuchni swojej siostry. Krzyczała, płakała i nie mogła się uspokoić. Nie mogła zrozumieć, jak mogła doprowadzić się do takiego stanu. Nie rozumiała, skąd czerpać siły do dalszego życia. Wszystkie jej marzenia, wszystkie jej plany legły w gruzach. Nie mogła nic z sobą zrobić. Krystyna po prostu czuła swoją bezsilność. Cały świat dookoła niej był zrujnowany. Gdy w końcu zrozumiała, jak trudno jest wychowywać chore dziecko, po prostu nie mogła sobie z tym poradzić. Płakała właśnie z tego powodu. Nie wiedziała, jak wziąć się w garść. Nie wiedziała, jak naprawić relację z mężczyzną. Od momentu, gdy zdecydowała się urodzić, wszystko poszło źle. Czasami wydawało jej się, że to była najgłupsza decyzja w jej życiu. No i czemu płaczesz? Zapytała siostra. Wisiała nad krystyną jak chmura. No czemu płaczesz? Ktoś umarł? Przed szkole na Boga. Nie chcesz się bawić z dzieckiem? Oddaj je do domu dziecka. Myślałaś, że będzie łatwo. Ja samotnie wychowuję dwójkę, ale nie płaczę. Jeśli z każdej głupoty płakać, to można zwariować. Dość, uspokój się, na serio, starczy. Krystyna nie rozumiała, dlaczego nikt wokół niej jej nie rozumie. Była katastrofalnie zmęczona, wszystko jej wypadało z rąk. Czasami wydawało jej się, że żyje nie swoim życiem. Ale nikt dookoła jej nie rozumiał, albo dlatego, że mieli równie bezcelowe życia, albo po prostu nie chcieli widzieć jej bólu. Znowu spojrzała na swoją przyjaciółkę. Usiadła obok niej, mocno ją objęła. Krystyna, łzami żalu nie pomożesz, mówię ci serio. Ja przez to przeszłam. Dopóki płaczesz, nic się nie zmieni. Wszystko będzie tak samo, jak teraz. Żeby coś zmienić, trzeba podjąć decyzję, nawet jeśli to boli, inaczej wszystko zostanie na swoim miejscu, spokojnym tonem powiedziała przyjaciółka. Czasami Krystyna ją rozumiała, ale czasami chciała ją uderzyć. Jaką decyzję mam podjąć? Chciałam być matką, chciałam mieć malucha, a urodziło się chore dziecko. I to wszystko przez jego ojca, krzyknęła Krystyna. Chciała wziąć kubek, by rzucić nim o ścianę, ale się powstrzymała. Przyjaciółka cofnęła się od niej. Nikt nie jest winny. U wszystkich rodzą się chore dzieci, i u chorych rodziców, i u zdrowych, więc nie ma co teraz przerzucać winy na kogoś. Zrezygnuj z dziecka, jeśli ci nie odpowiada. Tylko go nie męcz. Myślisz, że on nie czuje, że go nie kochasz? On wszystko doskonale czuje, cierpi z tego powodu, powiedziała. Krystyna rozumiała, że w słowach siostry jest ziarno prawdy. Oczywiście, mały Andrzej doskonale rozumiał, że jego mama go nie kocha. Widział, jak inne mamy obchodzą się ze swoimi dziećmi. Widział, jak je kochają, przytulają do siebie. Ale jego mama była jakby inna. Na początku przejmowała się tym, a potem po prostu odpuściła tę sytuację. Krystyna jeszcze długo rozmawiała z siostrą na temat planów na przyszłość. Nie wiedziała, skąd czerpać siły do podejmowania decyzji. Nie radziła sobie z sobą. Głowa mi się kręciła. Wciąż pojawiały się różne myśli, które ją męczyły. Czasem chciała po prostu wyjechać, spakować rzeczy, zostawić mieszkanie otwarte, żeby dziecko mogło wyjść, wsiąść do samochodu i zniknąć na zawsze. Po wszystkim, co się z nią wydarzyło, ta ucieczka byłaby dla niej prawdziwym trampolinem do szczęśliwego życia. Nikt jej nie rozumiał, co sprawiało, że było jeszcze gorzej. Siostra siedziała obok niej, obejmowała ją, mówiła, ale Krystyna jej nie słuchała. Zawieź go do ojca. Sama mówiłaś, że to jego wina, niech go zabierze. On nawet chciał go zabrać przez sąd, a ty urządziłaś skandal. Teraz byś w ogóle nie cierpiała, powiedziała przyjaciółka. Krystynie znudziły się wszystkie te rozmowy. Czuła się jak podopieczna. Dlaczego w ogóle powinna słuchać swojej siostry? Oczywiście, oddam mu go, a on do końca dni będzie mnie obwiniał, że oddałam dziecko, że jestem nic nie warta matką, ostro odpowiedziała Krystyna. Będę musiała słuchać tego od niego. Od jego matki, w ogóle od wszystkich. Zobaczysz, nic dobrego od nich nie otrzymasz. No i dobrze, niech gadają, co cię to obchodzi? Zdziwiła się przyjaciółka, która już w ogóle nie rozumiała, czego ona chce. Przynajmniej będziesz wolna. Nie będzie dziecka, wszystko będzie dobrze. Chcesz mieć ciastko i zjeść ciastko. Ale tak nie bywa. Trzeba umieć podejmować decyzje, akceptować konsekwencje tych decyzji. Krystyna machnęła ręką. Nie chciała tego słyszeć, bo i sama wiedziała, co robić dalej. Irytowało ją, że jej siostra za każdym razem udaje, że lepiej rozumie wszystko, że wszystko doskonale rozumie. Tylko siostra nie była na jej miejscu, więc nie mogła wiedzieć. Jak bardzo teraz Krystynie jest ciężko. Krystyna wyszła z mieszkania swojej siostry i prawie od razu poszła do siebie. Nie wiedziała jak znaleźć w sobie siłę, by zająć się swoim synem, swoją rodziną. Nie chciała niczego oprócz tego, by poczuć własną wolność. Gdy zabrała swojego syna z przedszkola, poszła z nim do matki. Jej matka była inną kobietą, ale zawsze była gotowa przyjąć córkę. Tylko, że te wizyty zazwyczaj kończyły się skandalem. Nawet teraz Krystyna była gotowa do tego, że znów będzie musiała brać udział w tych rozmowach, wysłuchać matkę, ale może tym razem matka stanie po jej stronie. Chociaż liczyć na to było głupio. Gdy podeszła do wejścia, gdy wybrała numer mieszkania, długo czekała, aż matka otworzy jej drzwi wejściowe. A ty co z małym? Zapytała matka, uważnie patrząc na oczy swojej córki. Po prostu nie mogę ci wnuka przywieźć. Zapytała Krystyna. A starała się mówić spokojnie. W końcu wszystko to było dla niej zbyt obrzydliwe. W końcu to właśnie matka nalegała, by zachowała dziecko. A w końcu matka nie chciała mieć z nią nic wspólnego, gdy dziecko urodziło się chore. Krystyna weszła do mieszkania. Prawie od razu poszła do kuchni, by tam dobrze zjeść. Po jej twarzy było widać, że płakała, a matka znała powód bólu córki, pomimo że to ona była pierwsza, która sprzeciwiała się aborcji. Właśnie ona nie mogła zdecydować się przyznać do swojej winy. Najbardziej obwiniała ojca dziecka. Uważała, że to on jest winny i potępiała decyzję córki, by nie oddać dziecka jemu, nawet gdy on rozpoczął te długie procesy sądowe. Dziwna była kobieta. Najpierw krzyczała, że dziecko trzeba urodzić, a teraz krzyczała, że dziecko trzeba było oddać ojcu. Co? Napiłaś się goryczy? Zapytała starsza kobieta córki. Ta uważnie spojrzała na matkę, ale nic nie powiedziała. A ja ci mówiłam: Oddaj mu dziecko, a ty wciąż nie chciałaś, zawsze stroiłaś z siebie świętą. A teraz co? Nie starcza ci pieniędzy na proste lekarstwa? A będzie jeszcze gorzej. Co ci lekarz powiedział brać kredyt, robić operację, cokolwiek, ty się nie radzisz? Tak wiedziałam, że potem będę musiała wziąć na siebie odpowiedzialność. Tylko ja nie chcę jej brać na siebie. Mamo, po prostu przyjechałam do ciebie, żeby być z bliską osobą, powiedziała Krystyna, smutno spoglądając w oczy matki. Chciałam po prostu porozmawiać, usłyszeć twoje wsparcie, a ty za każdym razem urządzasz mi pranie mózgu. Myślisz, że to wszystko jest dla mnie przyjemne? Tak naprawdę to mi wszystko jedno, czy jest ci przyjemnie, czy nie. Myślisz, że cały świat powinien kręcić się wokół ciebie? Ostro odpowiedziała matka. I ton jej głosu stawał się coraz wyższy i bardziej niezadowolony. Skąd wzięłaś, że tak chcę? Mamo, serio, powinnaś mnie wspierać. W końcu jesteś moją matką, a ty urządziłaś mi polowanie. Naprawdę myślisz, że przyjeżdżam tu, żebyś mnie tu prześladowała? Przecież przyjeżdżam, żebyś mi podała pomocną dłoń, wsparcie, nawet nie proszę cię o pieniądze. Po prostu przyjeżdżam, żeby z tobą porozmawiać, oburzała się Krystyna, choć jej oburzenie było ciche. A trzeba było trzymać się mocniej za mężczyznę, aby potem móc z nim rozmawiać. Ja też chcę trochę dla siebie pożyć, nie chcę wiecznie się tobą opiekować, bo zobacz, za każdym razem muszę teraz ci wycierać łzy. Jesteś już dorosła. Zbierz swoje siły, pracuj nad sobą, ja was z bratem wychowałam i nic, i nie narzekałam każdego dnia. Że jestem nieszczęśliwa, powiedziała matka. Krystyna już całkowicie zrezygnowała z otrzymywania od niej jakiegokolwiek wsparcia. Matka była osobą surową, nieprzejednaną, kłótnia z nią była bezcelowa. Uważała, że jeśli córka przyjechała, to znaczy, że czegoś od niej potrzebuje. A sama Krystyna była już zmęczona udowadnianiem matce, że przyjeżdża tylko po to, aby być obok niej. Więcej jej nie potrzeba, ale najwyraźniej na próżno uważała matkę za bliską sobie osobę, skoro ta najwyraźniej nawet nie chciała jej widzieć na swoim progu. Krystyna już nic więcej nie powiedziała. Ubrała się, zabrała swojego syna, wzięła go za rękę i wyszła razem z nim na ulicę. Szedł razem z nim do domu, czuła, jak wszystko wokół się rozwiewa, jak mgła. Czuła, że zaraz się rozpłacze, ale robić to na ulicy oczywiście nie wypadało. Mamo, dlaczego babcia jest taka zła? Zapytał mały Andrzej, uważnie spoglądając w oczy matki. Bo nas z tobą nie kocha. Krótko odpowiedziała Krystyna, nie chcąc już więcej roztrząsać całej tej dyskusji. Chciała tylko jednego, jak najszybciej dojść do domu, otworzyć butelkę, zapomnieć o wszystkim, co kiedykolwiek dotyczyło jej rodziny, która dawno, być może, przestała odpowiadać standardom w dosłownym znaczeniu tego słowa. Dotarli do domu. Naprawdę otworzyła butelkę, dała synowi kolorowanki i zamknęła się w kuchni. Jak bardzo chciałaby wyjść z tej kuchni i zobaczyć, że nikogo nie ma w salonie, że nie ma syna, że to wszystko jest jakimś głupim nocnym koszmarem, że nic się nie stało. Jak bardzo chciała, aby to wszystko pozostało za nią, aby ta choroba, to dziecko okazały się jej przeszłością. Kiedy się wsłuchiwała, zdała sobie sprawę, że w salonie jest zbyt cicho. Otworzyła drzwi, weszła do salonu, zobaczyła, jak jej dziecko leży na podłodze. Na początku wydawało jej się, że nie oddycha, ale gdy tylko zdała sobie sprawę, że jednak oddycha, natychmiast wezwała karetkę. W nadziei, że jeszcze są w stanie go uratować. Ale gdzieś w głębi duszy miała drapieżne koty, bo chciała, aby karetka nie zdążyła. Trzęsła się od własnych myśli, ale nic nie mogła z nimi zrobić. Jakby była zamknięta w nich, nie rozumiała, co robić dalej. Przyjechała karetka. Już przyjechali lekarze, już pojawiła się jakaś wysoka, tęga kobieta. Dziecko zabrali. Oto sama Krystyna siedzi w karetce Pogotowia, czeka, aż dojadą do szpitala, a może po prostu czeka, aż to wszystko się skończy. Nie wiedziała, czego się spodziewać po tej podróży, czym się skończy cały ten chaos i dlaczego nie bała się zupełnie niczego. Normalna matka już byrwała włosy z głowy. A ona po prostu patrzyła, jak jej życie rozpada się na kawałki, i nikt nie był w stanie jej pomóc. Znowu zapadła cisza. Siedziała na korytarzu. Lekarz coś robił w sali z jej dzieckiem. Co się tam działo? Dlaczego płacze jej syn? Wszystko to zdawało się nie mieć znaczenia. Po prostu siedziała na korytarzu, mając nadzieję, że nie zostanie jej długo męczyć się sama. Miała nadzieję, że lekarz wreszcie wyjdzie i powie, że zrobili wszystko, co mogli, albo coś w tym duchu, a ona zrobi smutną minę. Oczywiście, jeśli naprawdę dojdzie do tragedii, zapłacze, będzie żałować siebie, będzie żałować dziecka, które właściwie nie doświadczyło życia. Ale w głównej mierze sama poradzi sobie z tym bólem i nie będzie za długo przeżywać. Krystyna, może wejdzie pani do mojego gabinetu? Zapytał lekarz, uważnie patrząc jej w oczy. A może pan powiedzieć wszystko tutaj? Zapytała, nadal uważnie na niego patrząc. Widział, że dokłada starań, aby skoncentrować wzrok. Widział, że trudno jej przychodzi cała ta sytuacja. Może dlatego, że jej było wszystko jedno na jej dziecko, a może dlatego, że z trudem radziła sobie z obecną sytuacją. Zbyt długo lekarz pracował w tej klinice. Wielokrotnie widział sytuacje, gdy matki reagowały na chorobę dziecka w najróżniejsze, często całkowicie nieadekwatne sposoby. Ale to nie był pierwszy raz, kiedy widział Krystynę i rozumiał, że opieka nad chorym dzieckiem wyraźnie jej ciążyła. Już powiedziałem panu, że nic nie można zmienić, potrzebna jest operacja, to jedyna opcja. W przeciwnym razie, pańskie nieuleczalnie chore dziecko umrze, powiedział lekarz, wciąż patrząc jej w oczy, ale ona, widocznie albo udawała, że jej to nie obchodzi, albo rzeczywiście jej to nie obchodziło. Nie chcę umierać, płakał nieuleczalnie chory maluch w sali. Lekarz tylko rozłożył ręce, patrząc na matkę, która patrzyła w pustkę. Wydawało się, że powoli traciła zmysły, a może naprawdę już sobie nie radziła. Wokół wszystko się rozpadało. Wydawała się być na krawędzi. Lekarz nawet zaniepokoił się, czy nie zrobić jej zastrzyku, czy nie zabrać jej do psychiatry, ale jakoś był pewien, że więcej jej już w tej szpitalu nie zobaczy. Wydawało się, że usłyszała jego myśli, odwróciła się i wyszła, a lekarz zrozumiał, że naprawdę jej więcej nie zobaczy. W końcu takie matki jak ona rzadko kiedy poświęcają siebie. Chyba było jej zbyt trudno zdać sobie sprawę, że musi poświęcić swój czas, swoje siły, aby jej dziecko żyło. Dziecko faktycznie było nieuleczalnie chore, ale operacja dałaby mu szansę, a ona albo nie chciała zdobyć pieniędzy, albo żadna organizacja kredytowa już nie chciała z nią współpracować. W każdym razie to wszystko było głupie, przynajmniej tak uważał. Tak i wiedział, że odejdzie, nie powie ani słowa. Popatrz, ona nie wróci, powiedział lekarz starszej pielęgniarce, która podeszła do niego. Daj spokój, nie wszystkie matki są złe, może ona jednak się pojawi. Ile mieliśmy takich matek, które myślały, że już nic nie można zrobić, a jednak wracały, zabierały dzieci, brały kredyty, wymyślały, jak rozwiązać sytuację, i nic, stopniowo wszystko wracało do normy, powiedziała starsza pielęgniarka, wzruszając ramionami. Trzeba zadzwonić do domu dziecka, niech przygotują miejsce, jutro dziecko wypiszemy, matka zanim nie wróci, zobaczysz powiedział lekarz, który zbyt dobrze znał ludzi i zbyt dobrze znał wszystkich swoich pacjentów, doskonale zdając sobie sprawę, że nic dobrego nie można się spodziewać. Poszedł do swojego gabinetu. Starsza pielęgniarka, skinąwszy głową w pustkę, poszła zadzwonić do domu dziecka, aby tam przygotowali miejsce dla kolejnego chorego dziecka, od którego prawdopodobnie matka się zrzeknie. W tym szpitalu takie przypadki nie były rzadkością. Bardzo rzadko opieką nad dziećmi zajmowali się ojcowie, co było czymś z kręgu fantastycznych opowieści. Zazwyczaj za dziećmi opiekowały się matki, które wcześniej czy później się poddawały, a niektóre zamieniały się w prawdziwe wysuszone mumie, walczące o życie swojego dziecka, oddając całą siebie. Starsza pielęgniarka zajrzała do sali, zobaczyła, że Maluch śpi i na chwilę poczuła ulgę na myśl, że cały ten trudny okres po prostu przespał i jutro łatwiej przyjmie fakt, że matka za nim nie wróci. Kto wie, może zastanowi się, zrozumie, jak wielki błąd popełniła, ale teraz oczekiwanie od niej jakichkolwiek decyzji było naiwne, skoro ta kobieta odeszła, nawet nie pytając, kiedy może zabrać swojego syna. Maluch nie spał, tylko udawał, robił minę śpiącego. Chciał, aby wszyscy zostawili go w spokoju, aby po prostu leżał, cicho płakał, zdając sobie sprawę, że matka za nim nie wróci. Słyszał rozmowy lekarzy. Wiedział, że ona nie przyjdzie. Za każdym razem, gdy trafił do szpitala, już rozumiał, że matka nie wróci, że zostanie tam sam. W nocy maluch usłyszał stukanie, sam nie wiedział, czy przez cały ten czas spał, może tylko trzymał. A może naprawdę przez cały czas patrzył na sufit, bo nie mógł zasnąć? Najpierw zrobił minę śpiącego, że nic się nie dzieje, że to mu się tylko przyśniło, że słyszał stukanie, ale stukanie trwało. Maruch podniósł głowę i uważnie rozejrzał się po sali, ale nikogo nie było. Przypomniał sobie, że w sali był sam i zrobiło mu się smutno, a nawet straszno. Wstał z łóżka i po chwili uspokojenia podszedł do okna szpitala. Podniósł żaluzję i zobaczył na dole mężczyznę, który rzucał małe kamienie do jego sali. Gdy rozpoznał swojego ojca, chłopiec zaczął klaskać w dłonie, zapłakał, nie wierząc swojemu szczęściu. Zaraz wejdę, zaraz, poczekaj! zawołał ojciec, a chłopiec rozpłakał się naprawdę, ale ze szczęścia, bo naprawdę cieszył się na widok ojca. Nagle zrozumiał, że nie jest sam, że może zostać zabrany. Rozumiał, że sytuacja z jego matką to prawdopodobnie tylko tymczasowe trudności. W korytarzu rozległ się hałas. Ktoś coś głośno powiedział, potem ktoś wyszedł. Chłopiec czekał, że zaraz wejdzie jego lekarz, powie, że przyszedł ojciec, że jest gotów go zabrać. Znowu pojawiło się jakieś nieprzyjemne mamrotanie, znowu cisza i nic kompletna pustka na korytarzu. Napinał się, nagle mu się przyśniło, nagle mu się przyśniło, że przyszedł ojciec, nie widział go od kilku miesięcy. Może to rzeczywiście mu się wydawało, może tak bardzo bał się zostać sam w tej szpitalu, zdając sobie sprawę, że matka nigdy po niego nie przyjdzie, że wymyślił, że przyszedł ojciec. Ale wtedy do sali wszedł lekarz, wyciągnął do niego szeroką dłoń. Ten wysoki, chudy mężczyzna o szerokich ramionach uśmiechał się do niego. Lekarz przypominał kogoś dobrego z starej bajki. Chodź, za tobą tata przyjechał, powiedział lekarz. Nadal trzymając otwartą dłoń. Chłopiec położył swoją małą dłoń w jego szeroko otwartej dłoni. Lekarz poprowadził go do holu, gdzie chłopiec zobaczył swojego ojca. Podbiegł do niego, rzucił się mu na szyję, a mężczyzna mocno go objął. Tak stali w korytarzu, gdzie mężczyzna przytulał swojego syna. Czekając, aż wszystkie dokumenty zostaną sformalizowane. Mężczyzna zaprowadził ojca do gabinetu. Tam odbyła się dość długa rozmowa. W tym czasie chłopiec siedział ze starszą pielęgniarką, która nadal była w szpitalu. Rozmawiali, ucząc się jakiejś piosenki. Chłopiec czuł się absolutnie szczęśliwy. Skoro przyszedł tata, to znaczy, że nikt go więcej nie zostawi. Odebrali ostatnie dokumenty, a mężczyzna zabrał swojego syna do samochodu. Szli wąskim chodnikiem. W końcu wsiedli do dużego, ciemnego samochodu. Zapiał malucha na tylnym siedzeniu, sam kucając, aby widzieć jego oczy. Andrzej, teraz pojedziemy do innej szpitali. Zrobimy ci operację, żebyś miał szansę słyszysz mnie. Nie chcecie cię oszukiwać. Nie ma stuprocentowej gwarancji, że wszystko się uda. Ale jest szansa, że ci to pomoże. I skorzystamy z tej szansy, słyszysz. Wszystko będzie dobrze. Zobaczysz, maluchu, wszystko będzie dobrze, powiedział z uśmiechem. Tato, a mama przyjdzie? zapytał chłopiec, a jego twarz zrobiła się smutna. Nie wiem, maluchu. Ale jeśli chcesz znać moje zdanie, to mi się wydaje, że nie przyjdzie odpowiedział, potrząsając głową na nie. Chłopiec skinął głową. Oleg usiadł za kierownicą, odpalił samochód i niedługo później auto ruszyło. Wyjechali na nocną drogę. Chłopiec prawie od razu zasnął. Może dlatego, że był wyczerpany po całym tym czasie, a może dlatego, że tak bardzo się stresował, iż już nie miał sił, aby pozostać przytomny. Tymczasem Oleg prowadził samochód od czasu do czasu, spoglądając na swojego syna, który trzymał na tylnym siedzeniu. Martwił się. Od tych zmartwień czasami tak mocno go trzęsło, że nie mógł z tym nic zrobić. Minęło kilka tygodni od momentu, gdy Krystyna zostawiła swojego nieuleczalnie chorego syna w szpitalu. Dręczyły ją wyrzuty sumienia. Były to krótkie okresy męki, ale wyczerpywały ją na tyle, że nie mogła znaleźć w sobie sił, by się sama sobie wybaczyć. Szukała dla siebie różnych usprawiedliwień, ale za każdym razem. Gdy myślami wracała do przeszłości, zdawała sobie sprawę, jak bardzo się myliła i że prawdopodobnie jej syn, gdy dorośnie, nie zrozumie jej, nie wybaczy jej. Musiała pogodzić się z tym, że na zawsze zostanie dla niego obcą. Konsultowała się z przyjaciółką, z matką, ale nikt jej nie słuchał. Potępiali ją za to, że zostawiła go jak bezdomnego zwierzaka, że nawet nie zainteresowała się jego losem, że nawet teraz nie wie, co się z nim dzieje. Daj spokój, naprawdę myślisz, że mogli go gdzieś oddać. Takich matek jak ja jest pełno. Wszystkie się męczą, nawet nie wyobrażacie sobie, jak nam ciężko. Kiedy staje się nie do zniesienia, chce się wszystko rzucić, krzyknęła. A jej przyjaciółka poczuła palącą chęć zakryć uszy dłońmi. Jeśli sama się usprawiedliwiasz, to jedź tam, jedź do niego, zobacz, jak się ma, porozmawiaj z nim. Czy w ogóle rozumiesz, że to małe dziecko? Czy rozumiesz, że teraz cierpi i jest samotne? On rozumie, zdaje sobie sprawę, że jest całkiem sam. Wysłali go do jakiegoś domu dziecka i on tam jest zupełnie samotny. A ty siedzisz tutaj i narzekasz mi, powiedziała głośno przyjaciółka, która nie rozumiała: Dlaczego zamiast pomagać swojemu dziecku, Krystyna siedzi tutaj i się oburza? Jesteś taka sama jak moja matka, a wy mnie nie rozumiecie. Nie rozumiecie, jak mi ciężko i strasznie. Wszyscy myślicie, że to ja jestem winna, ale ja nie jestem winna. Boże, jak ja mam dość tych oskarżeń. Mam tego wszystkiego strasznie dość, krzyknęła znowu. I już widziała, że przyjaciółka wyraźnie niezadowolona z jej zachowania. Tak bardzo się zdenerwowała, że chwyciła swój płaszcz, wybiegła na ulicę, trzaskając drzwiami tak mocno, że zadrżały szyby. Krystyna nie zamierzała przepraszać. Nie zamierzała urządzać pokazowych wystąpień, gdzie udawałaby, że jest winna przed swoją przyjaciółką. Tymczasem przyjaciółka już nie oczekiwała żadnych przeprosin. Nie zamierzała więcej przyjmować u siebie swojej teraz już byłej przyjaciółki. Miała dość wysłuchiwania jej narzekań, miała dość wycierania jej łez, ponieważ jej przyjaciółka tylko narzekała, ale przy tym zupełnie nic nie robiła. Jakby jej życie miało się ułożyć samo z siebie. Krystyna postanowiła sobie, że nigdy więcej nie wróci do tego mieszkania. Poszła do domu zdenerwowana. Trzęsła się, ale rozumiała, że tylko jej przyjaciółka była jedyną osobą, która była gotowa jej pomóc. Właśnie teraz zniszczyła te kruche relacje, które można by Y nazwać pokojowymi, mimo że najczęściej podczas tych spotkań Krystyna płakała. Pozostała jej tylko jedna opcja: pojechać do swojej matki, przekonać ją, by pojechała razem z nią do domu dziecka, ponieważ sama bardzo się tego bała i nie rozumiała, jak zmusić siebie do działania, bo w przeciwnym razie jej dziecko pozostanie tam, w tamtym szpitalu, a może nawet domu dziecka, a ona będzie tylko patrzeć, jak rośnie, nienawidząc matkę, która go porzuciła. Krystyna wsiadła za kierownicę swojego samochodu, po raz pierwszy głęboko zastanawiając się, jak bardzo zmieniłoby się jej życie. Gdyby nie zostawiła tam dziecka. Gdyby zdecydowała, że jest w stanie go wychować, gdyby zdecydowała, że może zrobić wszystko dla tego dziecka, wziąć kredyt, sprzedać samochód, coś wymyślić, a jej dziecko by y żyło, a ona po prostu postanowiła nic nie robić. Czasami wydawało jej się, że postąpiła jak prawdziwa zdrajczyni, że syn jej nigdy nie wybaczy, ale potem znów pojawiały się w jej głowie myśli, że postąpiła słusznie. Zadzwoniła do mieszkania matki tej i przepuściła: Mamo, muszę, żebyś pojechała ze mną. Chcę pojechać do szpitala, dowiedzieć się, dokąd wysłali mojego syna, powiedziała, patrząc matce w oczy. Otóż to przypomniałaś sobie, że masz dziecko, wreszcie. Myślisz, że powinnam zachęcać twoje okropne zachowanie? Skąd wzięłaś, że w ogóle pojadę z tobą po tym, jak po prostu porzuciłaś swoje dziecko? Na Boga, Krystyna, nawet nie mogę uwierzyć, że jesteś moją córką, nie mogłam wychować takiego potwora, na Boga, nie mogłam, powtarzała starsza kobieta, literalnie nie pozwalając swojej córce przejść dalej korytarzem. Teraz Krystyna stała się jeszcze bardziej nerwowa. Przyjaciółka ją zdradziła, matka ją zdradziła. Czy naprawdę na tym świecie nie została ani jedna osoba, która byłaby przy niej? Bóg dał jej dziecko, aby zawsze miała obok siebie kogoś, kto nigdy jej nie porzuci. A ona zlekceważyła taki dar. I teraz chciała płakać, że sama swoimi działaniami po prostu wykreśliła malucha ze swojego życia. A co, jeśli on już nie żyje? Co, jeśli sytuacja po tym, jak odeszła, pogorszyła się? Myślisz, że jest w domu dziecka? Zapytała matka. Jej twarz natychmiast wyraziła wątpliwości. Oczywiście, nie mogli go zostawić w szpitalu, kto by płacił za pokój, zastanawiała się Krystyna, jakby rozumiejąc, że nic już nie zmieni, i rozumiejąc, że musi przekonać matkę do kolejnej historii o tym, że musi zabrać dziecko, bo go kocha, a nie dlatego, że ją dręczą wyrzuty sumienia. A nie pomyślałaś, że mógł go zabrać ojciec? On, w przeciwieństwie do ciebie. Walczył o niego, robił wszystko, aby go zabrać, a ty postanowiłaś, że on po prostu tak to zostawi, gdy dowie się, że dziecko jest w szpitalu? Zapytała matka. Jak on w ogóle mógł wiedzieć, że dziecko jest w szpitalu? Zapytała Krystyna, wciąż nie rozumiejąc, skąd jej mąż mógł mieć takie informacje. Krystyna, otwórz oczy, naprawdę nie rozumiesz? On nie został pozbawiony praw rodzicielskich, a więc, jeśli matka nie pojawiła się po dziecko, powiadomią ojca. Prawdopodobnie zadzwonili do niego i powiedzieli, że nie odbierasz dziecka. To on przyjechał, powiedziała matka. I wtedy Krystyna zrozumiała, że matka ma rację i zdała sobie sprawę, jak głupio postąpiła. W końcu powinna była zabrać syna, bo nie dość, że teraz została bez dziecka, to jeszcze musi udowodnić swoje prawo do niego, jeśli maluch zostanie z ojcem. Problem w tym, że nawet nie podejrzewała, gdzie może być jej maluch. Jeśli zabrał go ojciec, to zabrał go do siebie, a ona nie wiedziała, gdzie teraz mieszka jej były mąż. Musiała dowiedzieć się tego przez znajomych lub sama. W każdym razie dowie się o tym, że go szuka, zanim ona znajdzie choćby jedną wskazówkę, lub spróbuje go znaleźć przez media społecznościowe. Czasami myślała, że raczej go nie znajdzie, bo mógł wyjechać za granicę, mógł zostawić tutaj wszystko, nawet by nie znalazła jego poprzedniego adresu. Krystyna musiała zdecydować, czy w ogóle chce zabrać dziecko i czy warto zaczynać tę walkę, która wydawała się jej z góry przegrana. Myślała, że jeśli teraz zacznie tę walkę, to może w niej obudzi się miłość do dziecka. Choć to było głupie, bo jeśli nic takiego nie zdarzyło się na początku, to nie ma ceo oczekiwać zmian. Krystyna zaczęła dzwonić do jego znajomych i przyjaciół, ale nikt nic jej nie mówił. Wszyscy ci ludzie wiedzieli, jak postąpiła, rozmawiali z nią przez zęby, ale jej było zupełnie obojętne, jak mówią, musiała dowiedzieć się, gdzie jest jej dziecko. Ale gdy wróciła do domu tego samego wieczoru, znalazła zawiadomienie, w którym napisano, że została pozbawiona praw rodzicielskich, ponieważ nie stawiła się na kolejną rozprawę, o której istnieniu nie wiedziała. Dopiero teraz Krystyna w pełni zdała sobie sprawę, co się dzieje. Po prostu pozbawił ją dziecka, zrobił wszystko za jej plecami. Nie mogła pojąć, jak mogła do tego dopuścić. Czy naprawdę nawet nie przypuszczała, że on mógłby to zrobić? Wiedziała przecież, że wykorzysta każdą okazję, by zdobyć dziecko, bo właśnie tego najbardziej teraz pragnął i właśnie to osiągnął, wykorzystując jej słabość, tymczasową niezdolność do działania, nieumiejętność podejmowania decyzji. Krystyna zadzwoniła do matki. Ale ta nie odebrała telefonu. Krystyna zadzwoniła do swojej przyjaciółki, ale ta również nie chciała z nią rozmawiać. A więc nic jej nie zostało, tylko zostać sama ze sobą, porozmawiać sama ze sobą, w końcu zdecydować, czego chce dalej, co ma robić i jakie mogą być konsekwencje jej zachowania, jakie skutki mogą wynikać z decyzji, które chciała podjąć przez cały ten czas, ale nie mogła. Kiedy zadzwonił telefon, nawet nie zrozumiała od razu, że dzwoni jej były mąż. Sytuacja okazała się o wiele trudniejsza. Długa lista myśli natychmiast wtargnęła do jej głowy. Pojawiało się wrażenie, że wszystko zaczęło się od nowa. Teraz zacznie mówić o dziecku. Ona zacznie krzyczeć, zabierze go wszelkimi sposobami i zaczną się długie procesy sądowe, które cierpi tylko dziecko. Krystyna podniosła słuchawkę dopiero za trzecim jego dzwonieniem. Przyłożyła telefon do ucha, uważnie wsłuchując się w to, jak zamierzają przekonać. Tylko teraz dotarło do niej, że on w ogóle nie musi jej przekonywać, ponieważ ma pełne prawo być z dzieckiem, które oficjalnie należy tylko do niego. Krystyna natychmiast zaczęła zastanawiać się, czy to i jej dziecko chce z nią porozmawiać. I od tych myśli zrobiło się jakoś nieprzyjemnie. Może naprawdę nie warto było wdawać się w tę całą walkę o dziecko. Może naprawdę warto było zostawić go ojcu? Wiedziała, że już nie pociągnie tej walki i już niczego nie chce udowadniać ani sobie, ani matce, ani nawet swojemu byłemu mężowi. Odebrała telefon, wysłucha jego docinek, po prostu to wytrzyma, a potem zostawi to w swojej przyszłości, zacznie nowe życie, spotka nowego mężczyznę i w końcu urodzi dziecko, tylko już zdrowe. Tak, słucham, powiedziała Krystyna, kiedy w końcu odebrała telefon. Mówiła chłodno, wyniośle, aby dał jej znać, że nie cieszy się na jego głos. Sama nie wiedziała, po co oprowadzić całą tę komedię, skoro i tak było jasne, że tę walkę już wygrał i że ona nic nie może zrobić, że on i tak znajdzie swoje dziecko, za które był gotów walczyć. Myślałem już, że nie odbierzesz, powiedział Olek, ale ona milczała. Myślę, że już otrzymałaś powiadomienia, myślę, że wiesz, że teraz dziecko nie należy do ciebie. Wiesz, dzwonię tylko po to, żebyś wiedziała, że operacja pomogła. Zabrałem go do Niemiec i tam przeszli operacje. Teraz lekarze mówią, że dochodzi do siebie. Wiem, że masz to gdzieś. Gdybyś się troszczyła, nigdy byś go tu nie zostawiła samotnie, powiedział. Po prostu jestem zmęczona, nie zrozumiesz, krzyczała, a on tylko wzruszył ramionami, choć oczywiście tego nie widziała. Słuchaj, milion razy proponowałem ci pomoc, ale zawsze odmawiałaś z dumy. Tylko posłuchaj siebie. Odmawiałaś życia swojemu dziecku z powodu swojej dumy. I myślisz, że po tym sąd stanąłby po twojej stronie? Tak, może postąpiłem nieuczciwie, robiąc wszystko za twoimi plecami, ale najważniejsze, że mój syn teraz żyje, powiedział mężczyzna. Oczywiście teraz nie będzie miał tyle problemów. Teraz będziesz szczęśliwy, bo masz zdrowe dziecko krzyczała do słuchawki. Nie zamierzała pokazywać swoich emocji, ale najwyraźniej to było zbyt trudne. Nie mogła się powstrzymać, dosłownie rozrywało ją od środka. Tak, teraz będzie mi łatwiej, bo zapłaciłem za operację. To ja zdecydowałem, że jestem w stanie dać mu życie, sprzedając dom, mieszkanie i prawie wszystko. Co miałem? Czeka nas jeszcze długa rehabilitacja pracuję jak szalony, żeby za to zapłacić. I myślisz, że to przychodzi mi łatwo? Szkoda, że nigdy nie zrozumiałaś, jak okrutnie postąpiłaś wobec swojego dziecka. Wiem, że nie teraz, może za parę lat, może później, ale zrozumiesz, jak bardzo się myliłaś. Chcę, żebyś wtedy, kiedy zrozumiesz, że się myliłaś, wiedziała, że twoje dziecko żyje i ma się dobrze, powiedział nie dał jej już żadnej szansy na odpowiedź, a ona sama nie miała mu nic do powiedzenia. Wszystko wyłożył klarownie, jakby przygotował się do tej mowy. A ona na to nie odpowiedziała. Byłoby głupio odpowiadać na to wszystko. W końcu mogła po prostu o tym zapomnieć. Zapomni o dziecku, które porzuciła, zapomni o byłym mężu i zacznie życie od nowa, założy zdrową rodzinę, będzie szczęśliwa, znajdzie nową przyjaciółkę. Ostatecznie zerwie stosunki z matką, która najwyraźniej nie zamierzała się z nią komunikować, nawiązywać kontaktu. Minął dzień, tydzień, miesiące, ale ciągle myślała o swoim dziecku. Nie mogła sobie wybaczyć tego, jak okrutnie się zachowała. W końcu Olek miał rację. Będzie się obwiniać podświadomie, świadomie, prawdopodobnie przez całe życie, a może aż do chwili, kiedy w końcu wszystko się ułoży. Czy ułoży? Czy ułoży? Sie ułoży? Sie ułoży.